Drobna jasnowłosa niemiecka egiptolog zachowała zimną krew. Co to za dowód, komisarzu? Dotąd przyszedł z pomocą swemu egipskiemu koledze. Czy jest pani skłonna się przyznać? Nie wiem, dlaczego zmontowali panowie przeciwko mnie tę intrygę, ale nie przestanę twierdzić, że jestem niewinna. Ten dowód, kontynuował Dodson, wymyśliliście go. Zaprotestowała Dominika Strauss. Dlaczego nie chcecie mi go pokazać? Egipcjanin gotów był go ujawnić, ale wyperswadował mu to wzrok lorda Percivala. Zechce pani nie opuszczać miejsca zamieszkania aż do odwołania. Panowie mnie aresztują? Oczywiście, krzyknął Abdel Atif. Ponieważ jest pani cudzoziemką, nie chciałbym odsyłać pani do więzienia, ale będzie pani pod ścisłym nadzorem. Przede wszystkim niech pani nie usiłuje uciekać. Niemka dumnie stawiła mu czoło. Doskonale. Kiedy uznacie swój błąd, będę się domagała oficjalnych przeprosin. Omar Abdel Atif nie przestawał się złościć. Dlaczego nie pokażemy jej dowodu? Na pewno by pękła. Obawiam się, komisarzu, że pańska strategia przyniosłaby mizerne rezultaty. Panna Strauss jest bardzo opanowana, a ta sprawa ma wiele niejasnych aspektów. Głos komisarza zadrżał. Powinien się pan postawić w moim położeniu, milordzie. Nareszcie mam prawdopodobnego mordercę. Dominika Strauss była kochanką Howarda Langtona. On ją porzucił, a ona go zabiła z zemsty. Klasyczna zbrodnia w afekcie. Jeśli będzie miała dobrego adwokata, niewiele ryzykuje. Pan i ja zakończylibyśmy ten dramat ku zadowoleniu władz egipskich i angielskich. To moje najgorętsze życzenie, komisarzu, ale ów dowód może okazać się za słaby. Rozumiem. Chce go pan użyć podczas procesu, aby nie dać szans Dominice Strauss. Powiedzmy. Dobry pomysł, bardzo dobry. Wy, Brytyjczycy, jesteście mistrzami strategii. Kiedy się opanowało świat z małej zasnutej mgłą wyspy, naprawdę wiadomo, jak się do tego zabrać. Hołd złożony potędze imperium ucieszył Angusa Dodsona. Nadinspektor zawsze uważał, że jedynie polityka królowej Wiktorii była godna uwagi. Komisarz Abdel Atif zaczął się już rozluźniać, gdy nagły niepokój ścisnął mu gardło. Zapomniałem o pani Abletu. Jestem pewien, że okupuje moje biuro, żeby dostać policyjną ochronę. Komisarz się nie mylił. Francuska egiptolog przymierzała wszerz i wzdłuż pokoje asuańskiej policji, grożąc wszystkim funkcjonariuszom, którzy znaleźli się na jej drodze, że odeśle ich na ciężkie roboty, jeśli nie potraktują jej przypadku jako priorytetowego. Pod nieobecność komisarza jego podwładni nie wiedzieli, co powinni zrobić. Jeden przez drugiego zapewniali Albertina Bletu o swoim najgłębszym szacunku i przyrzekali, że egipska policja zmobilizuje wszystkie siły w jej sprawie. Kiedy francuska zobaczyła Brytyjczyków, natychmiast do nich podeszła. Omar Abdel Atif ukrył się za barczystym Angusem Dodsonem. To prawdziwy skandal, panowie. Ktoś usiłuje mnie zabić, a ja nie znajduję nikogo, kto zapewniłby mi ochronę. Proszę się uspokoić, powiedział lord Percival poważnie. Chcielibyśmy wiedzieć, co się właściwie stało. Nareszcie ktoś mnie słucha. Jak dorwę komisarza Abdel Atifa, powiem mu, co o tym wszystkim myślę. Egipski policjant na wszelki wypadek ulotnił się. Kiedy to się stało? Tej nocy. Z powodu tysiąca i jednego kłopotu związanego z moją pracą spałam płytko i usłyszałam hałas. Początkowo sądziłam, że się pomyliłam, później jednak znowu usłyszałam hałas. Wydawało mi się, że to kroki na parkiecie. Zapaliłam nocną lampkę i w półmroku zobaczyłam w drzwiach mężczyznę z wymierzoną we mnie strzelbą. Nie jestem strachliwa, ale krzyknęłam z przerażenia. Moja reakcja zaskoczyła napastnika, przez moment zawahał się, a później uciekł. Złapałam oddech, wyskoczyłam z łóżka, narzuciłam szlafrok i pobiegłam za nim, ale zniknął. Zalarmowałam sąsiadów, ale nie udało mi się złapać bandziora. Czy może go pani opisać? Wydawało się, że Albertina Bletu jest niezadowolona. Jestem naukowcem i mam zwyczaj podawać precyzyjny opis tego, co widzę, ale w tym przypadku sama jestem zawiedziona. W kącie, gdzie stał napastnik, było dość ciemno. Poza tym miał na głowie coś w rodzaju turbanu. Wszystko, co mogłem stwierdzić bez wahania, to, że był wysoki i atletycznie zbudowany. A strzelba? Niestety, zupełnie nie znam się na broni palnej, ale lufa nie wydawała mi się zbyt długa. Prawdopodobnie spiłowana, rzucił Dodson. Proszę się dobrze zastanowić, nalegał lord Percival. Czy zauważyła pani jakiś szczegół, choćby najmniejszy? Albertin zamyśliła się. Bardzo chciałabym wam pomóc, ale nie sądzę. Czy zgadza się pani, żebyśmy obejrzeli miejsce zdarzenia? Będziemy się starali znaleźć jakiś ślad. Oczywiście, żądam opieki policji. Ten człowiek wróci, jestem tego pewna. Myślę, że ma pani rację. Feluka wolno sunęła po Nilu. Słońce grało z jej białym żaglem, dając miękkie refleksy, które łączyły się z błękitem nieba. Przez tysiąclecia Egipcjanie wykorzystywali tę rzekę, odzwierciedlenie rzeki niebiańskiej, by podróżować między miastami i przewozić ogromne bloki skalne używane do budowy piramid i świątyń.
Lord Percival delektował się tymi chwilami, kiedy życie toczyło się z nierównanym spokojem. W tej krainie cudów cud odnawiał się nieprzerwanie, a wóz szedł z masztu i zręcznie sterował, płynąc zgodnie z prądem rzeki. Doskonale mnie pan zastąpił, kiedy rozwiałam żagiel, wasza dostojność. W moim kraju miałem okazję żeglować. Lord Percival starał się unikać trudów wyjaśniania morskiej przeszłości swego klanu, którego liczni członkowie okryli się sławą, pływając na angielskich statkach, a kilku zostało korsarzami. Dokąd chciałby pan popłynąć? Z wiatrem. Moja dusza się smuci. Z jakiego powodu? Ponieważ mam wrażenie, że pan mnie podejrzewa. Pan wie, że nie zabiłem Howarda Langtona, ale zastanawia się pan, czy nie byłem świadkiem zdarzeń, które staram się ukryć. Aby kogoś chronić na przykład? Jest pan człowiekiem prawym, wasza dostojność, i zauważa pan fałsz. Niełatwo pana oszukać. Jak wszystkim, brak mi czasem przenikliwości. Najważniejsze jednak, że nie zawodzi mnie ona w najtrudniejszych sytuacjach. Jest pan przekonany, że nie powiedziałem panu całej prawdy. Mylę się, czy mam rację? Z całym należytym panu szacunkiem, pan się myli. Gdyby któryś z moich nubijskich braci był zamieszany w to morderstwo, prawdopodobnie bym się zabił. Ale tak nie jest, a ja nie mam żadnego powodu, by cokolwiek przed panem ukrywać. Wszystko przebiegło tak, jak powiedziałem, i nie mogę nawet wysunąć jasnych podejrzeń. Dziękuję za współpracę, panie Abu. Szkot miał nadzieję, choć nie do końca w to wierzył, że nubijski olbrzym wyłuska z pamięci jakiś znaczący szczegół. Ten szlak był czysty, nie pozostawało mu więc nic więcej, jak tylko wypuścić się na trudniejsze drogi. Ale Lord Percival nie poddawał się przygnębieniu po śmierci Howarda Langtona. Jedynie zidentyfikowanie mordercy pozwoliłoby mu spocząć w spokoju. Piękna, zadbana feluka podpłynęła na wysokość feluki Abu. Na jej pokładzie byli dwaj wioślarze i Abdel Mosul. Dumny starzec trzymał się olinowania. Obie łodzie wyrównały prędkość i płynęła burta w burtę. Chciałbym przez chwilę z panem porozmawiać, milordzie. Jestem do pańskiej dyspozycji. Pójdźmy na brzeg, w jakieś ustronne miejsce. Feluka Abdel Mosula ruszyła pierwsza, Abu za nią. Żeglarze sprawnie zacumowali łodzie pod osłoną skał. Czy zrozumiał pan wszystkie wiadomości, które do pana wysłałem, milordzie? Mam nadzieję. W takim razie orientuje się pan znacznie lepiej w tej zagmatwanej sprawie. Staram się. Egipt to stare państwo. Ja zaś jestem starym człowiekiem. Czas płynie tutaj wolniej niż gdzie indziej, a tradycja jest silna. Pan z pewnością nie należy do ludzi, którzy lubią burzyć zastaną harmonię i siać niezgodę tam, gdzie panuje milcząca zgoda. Czy niszczenie nie oznacza porażki? Czy nie chciał mi pan powierzyć kilku sekretów? Egipcjanin uśmiechnął się zagadkowo. Gdybym popełnił błąd tego rodzaju, milordzie, nie byłbym tym, kim jestem. Pomogłem panu, myślałem nawet, że ta pomoc będzie dla pana cenna. Ponieważ pan wie, kto zabił Howarda Langtona, czy nie byłoby dobrze zatrzymać go dyskretnie i zakończyć wreszcie tę smutną sprawę? Żeby dojść do prawdy, będę jeszcze potrzebował pańskiej pomocy, jutro wieczorem w Starej Katarakcie. Wydawało się, że Abdel Mosul nie jest zadowolony z tego zaproszenia. Miałem nadzieję, że będę mógł odpocząć w Delcie. To nie potrwa długo, przyrzekł Lord Percival, ale pańska obecność jest konieczna. Stary Egipcjanin zrobił zwrot i jego feluka powoli odpłynęła. Panie Glotoni, zawołał Angus Dodson, właśnie pana szukałem. Francuski egiptolog w bladozielonej bawełnianej koszuli obcisłych spodniach wkładał do taksówki swoje walizki. Cieszę się, że pana widzę, nadinspektorze, ale bardzo się spieszę. Samolot do Kairu nie będzie na mnie czekał. Bardzo mi przykro, ale trzeba będzie trochę przesunąć pański wyjazd. Co to ma znaczyć? W związku z naszym śledztwem chcielibyśmy przeprowadzić coś w rodzaju rekonstrukcji wydarzeń jutro wieczorem w Starej Katarakcie. Mam nadzieję, że nie widzi pan przeszkód. Pańskie zeznanie mogłoby być dla nas bardzo cenne. Sądzę, że pan się myli. Wszystko już powiedziałam i nie wiem, w czym jeszcze mógłbym pomóc. Często w głębi duszy chowamy skarby, o których nie mamy pojęcia. A gdybym odmówił? Bylibyśmy zmuszeni prosić komisarza Abdel Atifa o użycie siły. Ale po co się posuwać do środków ostatecznych, jeśli nie ma pan sobie nic do zarzucenia? Glotoni z wściekłością wyjął walizki z taksówki. Jak tam Dominika Strauss? Spytał Lord Percival komisarza Abdel Atifa. Ta zbrodniarka ma stalowe nerwy. Spędza czas na czytaniu i sporządzaniu fiszek, jak gdyby nigdy nic. Pracuje czasem, rozmawia z policjantami, którzy jej pilnują i zdaje się nie przejmować ciążącym na niej oskarżeniem. Aż trudno w to uwierzyć. To prawda, że po kobietach można się spodziewać wszystkiego. Gdybym wam opowiedział na przykład o babce Abu, dzwonek telefonu przerwa wywody komisarza. Tak, to jak to? Proszę go zatrzymać. Oczywiście, już jedziemy. Omar Abdel Atif wyglądał jak drapieżnik. Stephen Faxmore został właśnie zatrzymany przez policyjny patrol między Asuanem i Abu Simbel.
Nie ma pozwolenia na poruszanie się w tym rejonie, a jego wyjaśnienia są raczej mętne. Lord Percival był zadowolony, że znów ujrzał pustynię, która ciągnęła się od pierwszej katarakty w kierunku antycznej Nubii i współczesnego Sudanu. Po obu stronach drogi nagromadzenia kamieni i piachu tworzyły piramidy. Niektóre całkiem wysokie. Poza tym powietrze było tu czyste i panowała szczególnie nieznana gdzie indziej cisza. Miraże przejmowały dreszczem ziemię, która wyglądała jak zmącona fala i niekiedy ciągnęła karawana wielbłądów prowadzonych przez starego samca, znającego każdą przeszkodę na drodze. Pięciu policjantów otaczało mocno zdenerwowanego Faxmora. Dobrze, że znów panów widzę. Po raz pierwszy robią mi takie kłopoty z powodu głupich spraw papierkowych. Dokąd pan zamierza ujechać? Zapytał komisarz. Chciałem zrobić mały wypad do Abu Simbel. Ta świątynia nie wchodzi w zakres pańskiego programu badań, zauważył Lord Percival. No to co? Nie mam już prawa zwiedzać jako turysta? Tak czy inaczej, podsumował Omar Abdel Atif, przekroczył pan prawo i wróci pan z nami do Asuanu. Dobrze się składa, ponieważ chcemy zaprosić pana na rodzaj przyjęcia w Starej Katarakcie, uściślił Szkot. Dwaj policjanci o poważnym wyglądzie ze srogimi wąsami wepchnęli doktora Alana Query do biura komisarza Abdel Atifa. Protestują przeciwko takiemu traktowaniu. Tam nie poniża, krzyknął Query kogucim głosem. To skandal, ja... Dobra, dobra, doktorze, mógłby pan uniknąć tych nieprzyjemności, gdyby nie usiłował pan opuścić Kairu na pokładzie samolotu lecącego do Rzymu, nie załatwiwszy spraw administracyjnych. Zawracałem mi głowę bzdurami. Co zamierzał pan robić w Rzymie? Moje życie prywatne to nie wasza sprawa. Jak pan chce, na razie Scotland Yard i ja będziemy pana potrzebowali tutaj, w Asuanie. Dlaczego mam skorzystać z tego zaproszenia? Zapytał zdenerwowany Ahmed Al-Fostat. Ponieważ to więcej niż zaproszenie, odpowiedział nadinspektor. Miałem zamiar wyjechać na wakacje, nie zmienię planów, zresztą nie muszą słuchać angielskiego policjanta. Ma pan rację, ale spełniam to tylko rolę wysłannika. A jeśli nie przyjadę do Starej Katarakty, to co się stanie? W najlepszym wypadku zaaresztują pana pod zarzutem ucieczki, w najgorszym pod zarzutem morderstwa. Pan żartuje, nadinspektorze. Przed rekonstrukcją zbrodni humor, nawet angielski, jest nie na miejscu. Wrząca woda w czajniku nie syczałaby wściekle niż Albertin Abletu na widok Lorda Percivala. Jeśli dobrze pana rozumiem, wzywa mnie pan na konfrontację. To zależy od punktu widzenia, droga pani. To nadużycie władzy. Pożałuje pan tego, zobaczy pan. Niestety, będzie pani musiała opóźnić o kilka godzin swój powrót do Paryża. Przez pana stracę koktajl i uroczystą dekorację. Czy zdaje pan sobie z tego sprawę? Być może niedostatecznie, ale współczuję pani. A jeśli wyjadę? Bez pani nasze małe spotkanie w Starej Katarakcie nie miałoby żadnego smaku. Ten argument podziała na francuskę kojąco. Zgadzam się przyznać panu tę łaskę, milordzie, ale to będzie już ostatnia. Czy Abdel Mosul zmienił coś w swoich zwyczajach? Zapytał Lord Percival komisarza Abdel Atifa. Moi wywiadowcy niczego mi nie sygnalizowali, jest zupełnie spokojny. A zatem kolej na nas. Ale mamy winną. Przy okazji rekonstrukcji poruszymy wiele drażliwych kwestii. Gdyby pan tak nie nastawał, być może będziemy mieli kilka niespodzianek, drogi przyjacielu. Za niecałe 2 godziny Szkot spróbuje zidentyfikować mordercę Howarda Langtona i rozplątać nici intrygi, z której egiptolog nie umiał się wymknąć. Lord Percival będzie również rozmyślał nad brzegiem Nilu o zaostrzeniu strategii, kontemplując jednocześnie jeden z tych zachodów słońca, które sprawiają, że człowiek rozumie, dlaczego warto żyć. Abdel Mosul, ubrany we wspaniałą, jasno-błękitną dżelabę, stawił się w Starej Katarakcie o zachodzie słońca. W ciągu kilku minut nad Egiptem zapanowała noc. Na uliczkach i ulicach jeszcze 2 lub 3 godziny rozprawiano na progach domu, przekazując sobie zebrane tu i ówdzie plotki, popijając kawę lub herbatę. Egipcjanina powitał Angus Dodson. Jest pan ostatni, proszę za mną. Abdel Mosul myślał, że zostanie przyjęty na słynnym hotelowym tarasie, ale nadinspektor zaprowadził go na 3. piętro, aż do apartamentu Agaty Christie. Proszę wejść, polecił z napięciem komisarz Abdel Atif. Pozostali uczestnicy rekonstrukcji już są. Na lewo od drzwi siedział Ahmed Al-Fostat ze skrzyżowanymi ramionami, nieprzeniknioną twarzą. Inspektor do spraw starożytności założył przyciasny szary garnitur i pomarańczowy krawat. Na prawo od drzwi Nubijczyk Abu, którego Lord Percival poprosił o interwencję, gdyby zidentyfikowany morderca usiłował zbiec. Po stronie łoża z baldachimem dr Alan Query w swoim smętnym czarnym garniturze usiłował pozostać niezauważony.
Obok niego, oparty plecami o drewnianą ściankę oddzielającą sypialnię od salonu, Stephen Faxmore w swojej dyżurnej czerwonej marynarce i ciemnych spodniach. Na wygodnym fotelu przed oknem salonu siedziała Albertine Ablettu w fioletowym kostiumie, spoglądając na wyraźnie zdenerwowanego Wilaberta Glotoniego, który przemierzał pokój w tym i z powrotem, mnąc bez ustanku jedwabny krawat. Dominika Strauss, zachwycająca w jasnej bluzce i zielonych spodniach, zharmonizowany z kolorem oczu, stała w progu gabinetu Agaty Christie, skąd wyszedł Lord Percival. Tu właśnie znaleziono zwłoki Howarda Langtona, zasztyletowanego ciosem w plecy, powiedział. Tak było, panie Abu? Nubijczyk skinął potwierdzająco głową. Abdel Mosul wszedł do salonu i usiadł na jasnożółtym krześle między Ahmedem Alfostatem i Dominiką Strauss. Zależało mi na tym, aby was tutaj zebrać, powiedział Lord Percival poważnie, ponieważ z wyjątkiem Abu, którego niewinność została dowiedziona, wszyscy jesteście podejrzani. Nie chcę tego dłużej słuchać, krzyknął Glotoni. Może pan sobie oskarżać, kogo pan chce, ale nie mnie, to znaczy nie nas, którzy jesteśmy znanymi i poważanymi uczonymi. Proszę się uspokoić, polecił Szkot. Czyż francuskie przysłowie nie głosi, że złość jest złym doradcą? Wzburzony Glotoni obrócił się plecami do lorda Percivala i patrzył w okno. Doszedłem do pierwszej konkluzji, ciągnął lord Percival. Howard Langton był szlachetnym człowiekiem i kochał swój zawód. Nie miał mentalności karierowicza ani człowieka egzaltowanego, żądnego sensacji. Przyjechał do Egiptu podniecony jedną myślą – wypełnić misję, która została mu powierzona niezależnie od trudności. Glotoni wzruszył ramionami. Zaczynając w ten sposób, może się pan bardzo szybko pogubić – zaprotestował Albertine Ablettu. Może nie, droga pani. Jeśli staramy się zrozumieć motywy zbrodni, musimy najpierw odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Dlaczego kilku egiptologów oraz Abu el-Mosul zebrało się na tarasie Starej Katarakty? Prawdę mówiąc, było to spotkanie wyjątkowe, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że hotel był zamknięty z powodu remontu oraz tożsamość uczestników. Tego pytania każdy z was starannie unikał, aby uprawdopodobnić tezę o zwykłym przypadkowym spotkaniu towarzyskim. To właśnie pani opinia, prawda, panno Strauss? Wydawało się, że Niemka jest zdziwiona. Tak, tak, właśnie sądziłam. A więc Howard Langton nie powiadomił pani. Nie powiadomił o czym? Sądzę, że Howard Langton nie znosił ani kłamstwa, ani niekompetencji. Z młodzieńczą werwą i uskrzydlony świeżą nominacją zdecydował się zrobić porządek, używając potocznego określenia, kiedy zauważył, że niektórzy kpią z jego misji i przynoszą szkodę egiptologii, chowając się za tytułami i nabytymi przywilejami. Kiedy zakończył śledztwo, postanowił wezwać osoby, które uważał za niegodne i zmusić je do zmiany postępowania. Jeśli dobrze pana rozumiem, analizował Dominika Strauss, Howard chciał się zabawić w sędziego. W pewien sposób. Z pewnością ma pan rację, milordzie. To cały on. To śmieszne, stwierdził Glotoni. Nie, zaprotestowała Niemka. Takie postępowanie znakomicie odpowiadało charakterowi Howarda. Przypadek nie odegrał więc żadnej roli w tym zebraniu, podsumował Szkot. Howard Langton wyznaczył spotkanie wszystkim tym, którym chciał udzielić upomnienia. Niech pan przestanie opowiadać te bzdury, ucięła Albertine Ablettu. Czy sądzi pan, że podporządkowałaby się wymagają tego małego, pozbawionego polotu erudyty? W tej sytuacji tak, droga pani, ponieważ Howard Langton zajmował ważne stanowisko i mógłby pani zaszkodzić. Podobnie jak inni, potraktowała pani jego pogróżki poważnie, a ciekawość zmusiła panią do szczegółowego zapoznania się z jego zamiarami. Gdyby oczy francuskiej egiptolog były miotaczami ognia, arystokrata byłby już garstką popiołu. Chrapliwy głos Stephena Faxmora wypełni apartament Agaty Christie. Jeśli chcemy uciec od tej wydumanej hipotezy, wystarczy skupić się na faktach. Abu został uniewinniony, zgoda, ale nigdy nie wiadomo. Poza tym słyszałem, że egipska policja znalazła nowego winnego i ma konkretne zarzuty. Omar Abdel Atif popatrzył na lorda Percivala, rzucając mu milczące wezwanie o pomoc. Tak jest, panie Faxmore, przyznał arystokrata. Panna Strauss jest rzeczywiście podejrzana o popełnienie morderstwa. Wszystkie spojrzenia powędrowały na niemiecką egiptolog. Miała pani czas na zastanowienie, panno Strauss. Czy zdecydowała się pani przyznać? Moje sumienie jest absolutnie spokojne, lordzie Percival. Powiedz prawdę, dziecko, radziła Albertine Ablettu. To przyniesie pani ukojenia, nam wszystkim zaoszczędzi czas. Nasza koleżanka ma rację, poparł ją Faxmore. Na pewno istnieje jakieś wytłumaczenie pani czynu i wyrok będzie łagodny. Nie nalegajcie, drodzy przyjaciele, odparowała ironicznie Dominika Strauss. Wasza troska mnie wzrusza, ale moja decyzja pozostanie niezmienna.
Tylko pogarsza pani swoją sytuację, wyszeptał Glotoni. Jakie te kobiety potrafią być czasami uparte. Lord Percival kontynuował. Nie oskarżyła pani Abu i nic nie wskazuje na jakikolwiek związek pani z Abdel el-Mosulem. Jest pani natomiast uważana za kobietę z głową, zawziętą, niepozbawioną gwałtownych uczuć. Ahmed al-Fostat sądzi, że jest pani osobą zdolną do wszystkiego. Dlaczego nie, zwłaszcza jeśli chodzi o przeciwstawienie się złym językom? Inspektor do spraw starożytności patrzy na swoje stopy. Nikt nie podważa pani kompetencji zawodowych, ciągnął Szkot. Pani Abletu sądzi nawet, że pani najlepszym towarzystwem są słowniki i fiszki. Być może moja szanowna koleżanka uważa, że praca techniczna jest zbędna. Ja nie podzielam tej opinii. Egiptologia rozwija się tak błyskawicznie, że nie starcza dnia i nocy, żeby się wszystkiego dowiedzieć. Odrobina lenistwa i zostajesz z tyłu. Pff, wydała z siebie w odpowiedzi francuska. Ach, o czymś zapomniałem. Ktoś jeszcze przedstawiał panią w złym świetle. To Glotoni, Wilibert Glotoni. On również uważa, że jest pani zdolna do wszystkiego i że aby zidentyfikować sprawcę, należy skierować śledztwo w pani stronę. Śliczna Niemka uśmiechnęła się. Czy pan Glotoni jest zdolny kochać kogoś oprócz siebie? Zabraniam pani, krzyknął Francuz. Pan pozwala sobie oskarżać mnie o morderstwo, a ja nie mogę nazwać pana narcyzem? Dominika Strauss wyraźnie się zdenerwowała. Glotoni wycofał się. Przyznaje pani, że była kochanką Howarda Langtona? Nie stwarzałam pozorów, milordzie. Wszyscy wiedzieli, że byłam jego kochanką, że się kochamy. Związek ten nie przeszkadzał nam stawiać pracy na pierwszym miejscu i wywiązywać się terminowo z obowiązków. Według pani Abletu, Howard Langton uważał, że jest pani zbyt zaborcza i zdecydował się zerwać ten związek. Nie mogąc tego znieść, zabiła go pani z zemsty. Moja droga koleżanka nie wie, że Howard Langton był bardzo niezależnym człowiekiem, a ja pod tym względem w niczym mu nie ustępowałam. Gdybyśmy któregoś dnia zdecydowali się rozstać, nie byłaby to dla nas tragedia. Jest jednak dowód, przypomniał nieśmiało komisarz Omar Abdel Atif. Nie zapomniałem o tym, zapewnił go Scott. Ale przedtem jeszcze jeden szczegół. Zajmuje się pani mumiami doktora Query? Prosiłam go tylko o informację, wyjaśniła niemiecka egiptolog, ale on nigdy mi nie odpowiedział. Czy pokażecie mi w końcu ten słynny dowód, który czyni ze mnie zbrodniarkę? Lord Percival udał się do gabinetu Agaty Christie i wyszedł stamtąd z książką w ręku. Oto on, niemieckie wydanie śmierci na Nilu Agaty Christie. Dominika Strauss wydawała się zaskoczona. Ale to nie jest moja książka. Poza tym nie czytuję kryminałów, to oczywiste, że ktoś mi to podrzucił. Komisarz Abdel Atif spodziewał się, że Lord Percival podąży tym tropem i zmusi podejrzaną do przyznania się, ale reakcja Szkota była zupełnie inna. Dokładnie do takiego wniosku doszedłem, panno Strauss. Jest on tym bardziej słuszny, że sztuczka z książką była spóźniona i niezręczna. Jest jednak jeden punkt niejasny dotyczący pani. Niemka przez moment rozluźniona nagle znów zaniepokoiła się. Jaki? Kołnierz koszuli Howarda Langtona został nasączony wonnościami. Czy pani doktorat nie dotyczył stożków wonności, które nosili na głowach goście zaproszeni na przyjęcie w zaświatach, jak widać to na płaskorzeźbach licznych grobowców tebańskich? Tak, ale czy po zamordowaniu kochanka nie oddała mu pani ostatniej, bardzo egiptologicznej przysługi, aby mógł spokojnie dotrzeć w zaświaty? Ależ nie, milordzie. Byłoby to całkowicie szalony pomysł. Przysięgam panu, że nie zabiłam Howarda Langtona. Szkot odwrócił się od Niemki i podrapał w skroń. Możliwe, że mordercą jest mężczyzna i że chce jeszcze zaatakować, ponieważ groził pani Abletu. Chyba, że chodzi o spisek. Komisarz Abdel Atif pomyślał, że Lord Percival zupełnie się pogubił. Już wyobrażał sobie gwałtowne protesty obecnych po wyjściu z tej nieudanej konfrontacji i nieuchronną stratę swego stanowiska. Lord Percival zwrócił się do Glotoniego. Czy to nie pan był tym mężczyzną ze strzelbą? Zaskoczony pytaniem Szkota, Glotoni pociągnął swój biały, jedwabny krawat, ryzykując, że się zadusi. Dlaczego ośmiela się pan tak uważać, milordzie? Wydaje się, że nikt pana nie lubi. I co z tego? Nie muszą już udowadniać moich kompetencji, są dobrze znane. W tym kraju, w mojej dziedzinie jestem niezbędny i z tego powodu niektórzy czują do mnie nienawiść. Jest pan jednak szydercą, na przykład w stosunku do Abu. Wyrażał się pan za to pochlebnie o inspektorze Alfostacie, o którym przecież trudno powiedzieć, że jest uroczym człowiekiem. Kwestia gustu, milordzie. Ocena jest subiektywna, moja taka sama dobra jak pańska. Zgodzi się pan jednak, że przedstawienie mi Abdel Mosula jako sympatycznego staruszka ma się nijak do rzeczywistości. Pan dobrze zna kraj i działalność tego pana. Dlaczego pan kłamał? Abdel Mosul jest dziś osobą szanowaną i ja...
Jak pan nazwie to, co pan robił na targowisku w Tal al-Amarinie, jeśli nie był to dość osobliwy handel? Miał pan możliwość zbliżyć się do środowiska drobnych złodziejaszków antyków i usiłował pan kupić kilka przedmiotów, które przeszłyby koło nosa muzeum, czy tak? To oskarżenie jest zupełnie bezpodstawne i wniosą skargę o zniesławienie. Pan pochlebiał doktorowi Query, przypomniał Lord Percival, ale on nie omieszkał wskazać pana jako mordercę Howarda Langtona. Wilibert Glotoni najpierw przez chwilę milczał z oburzenia, później rzucił się na Alana Query. Coś ty się ośmielił mówić, łajdaku! Dopiero silna pięść Abu uniemożliwia Francuzowi uduszenie specjalisty od mumii, który z trudem odzyskał oddech. Nic, nic nie mówiłem, wyjęczał doktor Query. Jeśli jest pan winny, to pański problem, nie mój. Statystyki dowodzą, że znacznie więcej zbrodniarzy jest wśród Francuzów niż wśród innych nacji. Wilibert Glotoni odparł z pogardą. Gadanina farbowanego naukowca, nic więcej. Nie zajdzie pan z tym daleko. Mógłby pan jednak zostać skazany za próbę szantażu na osobie Dominiki Strauss, sprecyzował Lord Percival. Tym razem Glotoni nie zaprotestował. Jest pan łajdakiem, rzuciła Niemka, a jej spojrzenie wyrażało najwyższą pogardę. Nie ma pani nic do roboty w Egipcie, wrzasnął Francuz. Im szybciej pani stąd wyjedzie, tym lepiej. W gruncie rzeczy próbowałem oddać pani przysługę. Pan wyjedzie pierwszy, rzuciła proroczo Niemka, ponieważ pan kocha siebie, a nie Egipt. Szkot zrobił kilka kroków i zatrzymał się przed Albertin Ablettu. Czy mogę pani wyznać, że podejrzewałem panią? Nie wiedziałam, że człowiek pańskiego pokroju miewa takie chwile słabości. Lord Percival spojrzał do notatek. Ta hipoteza nie była tak całkowicie bezpodstawna. Czy z powodu szczególnego charakteru nie złamała pani wielu karier? Moi oszczercy już nie wiedzą, co mają wymyślić na mój temat. Mam to w nosie, ponieważ zwykle idę naprzód i odsuwam od siebie niezdolnych i bezużytecznych. Boją się pani z powodu pani wybuchowego temperamentu i teatralnych zachowań. Ktoś powiedział, że im dalej od pani, tym lepiej się czuje. Francuska egiptolog nie wydawała się bynajmniej zażenowana. Czy to podstawa pańskiego oskarżenia, milordzie? Abdelmosul nie lubi pani, a pani twierdzi, że go nie odwiedza. A pan mi nie wierzy. Tak, proszę pani. Francuska wydawała się przez chwilę zbita z tropu. No ale co mi pan zarzuca? Według Dominiki Strauss, Howard Langton uważał, że pani działalność w terenie nie odpowiadała pani reputacji, którą pani starannie sama podtrzymywała. Kłamstwa godne pogardy. Langton był człowiekiem drobiazgowym i zauważył, że wykopaliska, za które była pani odpowiedzialna, nie są prowadzone w sposób zadowalający. Miał również zamiar żądać w sposób jak najbardziej dyskretny pani przeniesienia. Nie chciał pani szkodzić osobiście, ale pragnął, by w pani sektorze badania były prowadzone kompetentnie. To niedorzeczne. Dla pani zaś największa zniewaga. Jak mogłabym czuć się dotknięta równie śmiesznymi wypowiedziami? Moja reputacja mówi sama za siebie. Lord Percival naciskał. Myślę, że doszło do prawdziwego starcia między Howardem Langtonem i panią i że pani zażądała, by opuścił Egipt. Gdyby mnie posłuchał, jeszcze by żył. Tak pani powiedziała mi i to wyznanie panią uniewinnia. Chciałam, żeby jak najszybciej wyjechał, to prawda, ponieważ bałam się katastrofy, nie myślałam o morderstwie. Ja zaś, wyznał Lord Percival, idąc w kierunku Stephena Faxmora, nie sądziłem, że jedynym celem uczonych może być wykorzystywanie swojej wiedzy w celu zdobycia pieniędzy. Stephen Faxmore o kanciastej twarzy, poranej głębokimi zmarszczkami, z gęstymi bokobrodami, zakrywającymi policzki, szpicarskim podbródkiem, chrapliwym głosem, pociągnął poły swojej czerwonej marynarki, jakby chciał ochronić swoją godność. Czy to pan był tym człowiekiem ze strzelbą? Zapytał Lord Percival. Nienawidzę broń palnej. A co z bronią białą? Podobnie. Jeśli dobrze rozumiem, jest pan pacyfistą, człowiekiem bezceremonialnym. Dokładnie. Bezceremonialnym. To z pewnością wiele znaczy, panie Faxmore. Zaszliśmy już tak daleko. Czy nie powinien się pan teraz przyznać? Pańska metoda prowadzi donikąd. Dobrze pan wie, że jestem niewinny. Nie ma sensu mnie prowokować. Niewinny. Jest pan taki tego pewien? W oczach arystokraty czaiła się ironia. Niech mi pan udowodni, że nie. Według doktora Query wie pan wszystko o wszystkich. Dlaczego nie poda mi pan nazwiska mordercy Howarda Langtona? Ponieważ go nie znam. Query przypisuje mi cechy, których nie posiadam. Jest pan Szkotem. Langton był Anglikiem. Jest co najmniej jeden świadek pańskiej kłótni z ofiarą. To jasne, Szkocja i Anglia nigdy nie zawrą pokoju. A jedynym rozwiązaniem jest przyznanie Szkocji niepodległości. Ale od tego do zamordowania kolegi daleka droga. Pan sam jednak przyznał, że Langton był niebezpiecznym rywalem i stanowił zagrożenie dla pańskiego spokoju i stanowiska. Stephen Faxmore uczynił wymijający gest.
Takie jest życie. Kiedy młody specjalista osiąga zaszczytną funkcję, stara się wszystkich zniszczyć, żeby łatwiej narzucić swoją władzę. Tak jest zawsze i zawsze się to odbywa w taki sam sposób. Nie ma sensu robić z tego ceregieli. Langton by się opamiętał i w końcu doszlibyśmy do porozumienia. Trudno mi uwierzyć, że nie zna pan planów Howarda Langtona. Ale to prawda, milordzie. Nie miał zresztą żadnego powodu, by mnie wtajemniczać. Nielogiczne byłoby przypuszczać, że było inaczej. Logiczne jest stwierdzenie, że miał pan motyw, by się pozbyć Langtona. Oprócz tego, według Glotoniego, uważa się pan za pożeracza dusz i kata, który chętnie posługuje się nożem. Skrzeczący śmiech zaczął z wielkim cierpkiem Faxmora. Dzielny Glotonie przypomniał bal maskowy, na którym rzeczywiście pojawiłem się w takim przebraniu. Proszę być spokojnym, nikogo nie zabiłem. O czym pan marzy? Pytanie lorda Percivala zaskoczyło Faxmora. O czym marzę? Dlaczego to pana interesuje? Być może pozwoliłoby to wyjaśnić morderstwo. Byłbym zaskoczony. Niech pan nie będzie taki tajemniczy, panie Faxmore. Pani Able tu przesadzała, jak zwykle zresztą utrzymując, że chciał pan objąć we władanie cały Egipt, ale miała rację, przypuszczając, że ma pan plan komercyjny, co potwierdził Abdel Mosul, zaznaczając, że pana prawdziwym celem nie jest rozwój nauki. Nadinspektor Dodson i ja widzieliśmy pana w mauzoleum Agi Khana. Nie wierzymy w to, żeby należał pan do jego wyznawców i że modli się pan za spokój jego duszy. Ten multimiliarder jest natomiast wymarzonym ucieleśnieniem wszystkich pańskich planów. Pamięta pan, panie Faxmore, podczas urodzin Agi Khana, jego ciężar w diamentach na szali, myśli pan, że umiejętność robienia interesów pozwoli je panu zagarnąć? Pan się myli, milordzie. Jestem tylko zwykłym egiptologiem. Jak doktor Query, pański przyjaciel, wspólnik, specjalista od mumii zaprotestował. To nie tak. Jestem samotnikiem, nie mam żadnego przyjaciela. Lord Percival odwrócił się do Alana Query. Stephen Faxmore, aby odwrócić moje podejrzenia, określił pana jako ponurego osobnika prowadzącego działalność mętną, wręcz godną potępienia. Każdy zdawał sobie sprawę, że niczego pan nie odkrył, a pańskie wyniki badań nie znajdują potwierdzenia. Krótko mówiąc, zajmuje się pan czymś innym, nie mającym związku z nauką. Langton dowiedział się, co to jest i stwierdził, że nie ma to związku z pańską oficjalną funkcją. Moją specjalnością są mumie i nic innego. Zapomina pan o kłamstwie, panie Kerry. Czyż nie zapewniał nas pan, że nigdy się nie spotkał z Howardem Langtonem? To poważny błąd. Langton z pewnością skontaktował się ze wszystkimi, co do których miał podejrzenia, zanim wezwał ich do Starej Katarakty. Czując na szyi zaciskającą się pętlę, wymyślił pan tezę o spisku. Ale marzyło się panu to samo, co pańskiemu przyjacielowi Faxmorowi. Obaj chcieliście się wzbogacić. Od lat sprzedaje pan kawałki mumii Abdel Mosulowi, który wierzy w ich właściwości pobudzające popęd płciowy, a ten drobny handel przynosił panu skromne korzyści. Kto panu naopowiadał tych głupstw? Naoczny świadek, którego zeznanie wystarczy, żeby odesłać pana do więzienia. Doktor Query poczerwieniał. Nie mówi pan poważnie. Nawet pański klient pana oskarżył. Ale to nie wszystko pan. Podobnie jak Faxmore, nie docenialiście determinacji Howarda Langtona i nie sądziliście, że jest zdolny odkryć prawdę. Miał u siebie małą amforę zawierającą pośrednie piwo, ale które uchodziło za oryginalne. Wiązaliście z tym wszystkie wasze nadzieje, doktorze Query i pani Faxmore. Query i Faxmore spoglądali na siebie zbici z tropu. Przerażony Query milcząco błagał Faxmora o pomoc. Zgoda, przyznał Stephen Faxmore. Ma pan rację. Jeśli się dobrze zastanowić, Query i ja nie popełniliśmy żadnego przestępstwa. Nie zaprzeczam, że chcieliśmy zarobić, ale co w tym złego? W oczach Howarda Langtona to było karygodne, zaoponował Lord Percival. Bo on był purystą. To ja dałem mu próbkę, którą pan u niego znalazł, żeby zobaczył, że produkt nie jest jeszcze gotowy. A jednak wezwał pana do Starej Katarakty, by dać mi ostateczną odpowiedź. A gdyby zażądał, żeby opuścił pan stanowisko i wrócił do Wielkiej Brytanii? Stephen Faxmore wydawał się przygnębiony. Musiałbym się podporządkować, Query także. Ani on, ani ja nie jesteśmy mordercami. Lord Percival uśmiechnął się. Dziękuję za anonimowy list, panie Faxmore. Jak pan na to wpadł? Nie lubi pan ani tytułów, ani arystokratów, więc mimo, że pan wiedział, kim jestem, zaczął pan list od zwykłego szanowny panie. Poza tym jedynie pan jako Szkot mógł być autorem liściku do rodaka. Dzięki panu dowiedziałem się, że mój przyjaciel Langton został zamordowany. Spełniłem tylko swój obowiązek, powiedział Faxmore z godnością. Langton mówił mi o panu w samych superlatywach, więc wiedziałem, że mogę liczyć na pańską interwencję. Lord Percival zwrócił się w stronę Abdel Mosula, który nie zdjął swojej skórzanej czapeczki zdobionej złotą lamówką. Spotkał się pan z Howardem Langtonem i prosił go pan, aby się z panem pogodził, ale on był nieprzejednany.
Niewybaczalny błąd młodości, milordzie. Niektórzy mówili o panu jako o spokojnym staruszku, który porzucił swoją przestępczą działalność. To niestety nie jest prawda. Mówi pan o handelku częściami mumii z doktorem Query? Zwykła zabawa, milordzie. Zresztą nie kupowałem towaru proponowanego mi przez tego doktorka. Potwierdzi to wielu świadków godnych zaufania. Mówiłem o poważnym przestępstwie, sprecyzował Scott. Chodzi o ograbianie splądrowanych grobów. Romantyczne marzenie. Nie w pańskim przypadku. Howard Langton wezwał pana do Starej Katarakty, ponieważ wiedział, że wyruszył pan na polowanie i podąża interesującym tropem. Takie jest znaczenie odręcznej notatki, którą znaleźliśmy u ofiary. Powstrzymać Abel Mosula. Langton się mylił, inspektorze. Oddalił się pan od swojej baz, żeby eksplorować pustynię w pobliżu Tal al-Amariny, ponieważ dowiedział się pan, że w tym rejonie odkryto legendarny grób. Pański instynkt kazał panu przedsięwziąć nadzwyczajne poszukiwania, czyż nie? Marzenie, milordzie, tylko marzenie. Oczywiście jest pan chodzącą ostrożnością i nie pokazuje się pan nigdy w pierwszym szeregu. Dlatego potrzebował pan dobrze ustawionego wspólnika, najlepiej inspektora do spraw starożytności, pana, panie Ahmedzie Alfostat. Wąskie oczy Egipcjanina rozszerzyły się. Robi pan błąd, milordzie. Jestem uczciwym człowiekiem, pomogłem panu. Proszę sobie przypomnieć. Pańskie dossier nie jest nadzwyczajne, panie Alfostat. Do swego stanowiska doszedł pan pokrętną ścieżką, a przede wszystkim oszukał mnie pan. Ja? Nigdy bym się nie ośmielił. Z jednej strony starał się pan mnie przekonać, że nie jest pan wspólnikiem Abdel Mosula. Z drugiej zaś twierdził pan, że nigdy nie zetknął się z Howardem Langtonem. Według Dominity Strauss, Langton odkrył pańską niekompetencję i układy i chciał oznajmić panu, że postanowił prosić pańskich przełożonych, aby usunęli pana z zajmowanego stanowiska. Niech pan nie słucha tej kobieci, milordzie. Stephen Faxmore potwierdzi słowa panny Strauss, a nawet brał udział w scenie, podczas której Langton pana zdemaskował. Ponieważ chciał zrujnować pańską karierę, nie miał pan innego wyjścia, jak tylko go usunąć. Nigdy nie podjąłbym takiego ryzyka. Na tym pańska rola się nie skończyła, ciągnął Scott. W Tal al-Marinie pan nas śledził, zgodnie z instrukcjami pańskiego prawdziwego szefa, Abdel el-Mosula, żeby się dowiedzieć, czy znaleźliśmy grób, na który tak wam zależało. Próbował pan nawet odciągnąć nas od tego miejsca. Pan mnie prześladuje. Gdybym był Anglikiem, nie traktowałby mnie pan w ten sposób. W grobie, gdzie wciągnął mnie pan w pułapkę, znalazłem dowód, że jest pan złodziejem. Ahmed Alfostat zbladł, słysząc to oskarżenie. To niemożliwe. Lord Percival wyjął z kieszeni niewielki przedmiot w kształcie żaby. Oto amulet, który pan skradł w muzeum w Asłanie. Zgubił go pan, przygotowując pułapkę. To nieprawda. Sprzedałem amulet Abdel Mosulowi. To on go zostawił w grobowcu, żeby mnie oskarżono. Podczas gdy Alfostat dał się ponieść emocjom, Abdel Mosul zachowywał spokój. Pański szef wiedział, że pan go zdradzał, dodał Lord Percival i zaczął się wycofywać. Egipski wymiar sprawiedliwości zajmie się wami obydwoma, ale jest coś poważniejszego. Chodzi o narzędzie zbrodni. Ahmed Alfosta cofnął się, jakby usiłując wtopić w ścianę. Nic nie wiem. Potwierdził pan, że antyczny sztylet, którym zamordowano Howarda Langtona, jest fałszywy. Dlaczego, panie Alfostat? Już nie pamiętam. Proszę sobie przypomnieć. Egipcjaninowi puściły nerwy. Strasznie się zdenerwował i zaczął na przemian kląć i pomstować. Wystarczy, przerwał komisarz Abdel Atif. Albo się zamkniesz, albo zrobi to za ciebie Abu. Groźba podziałała. Ten sztylet, jak najbardziej autentyczny, pochodził z grobu, którego pan poszukiwał, panie Alfostat, podjął Lord Percival. To jasne, że starał się pan odciągnąć mnie stamtąd, ponieważ pańskim jedynym celem była grabież. Morderstwo Langtona nie zostało przewidziane w pańskim planie, a wręcz go rozbiło. A więc przypuszcza pan, że ani ja, ani Abd el-Mostat nie zabiliśmy Langtona. W rzeczy samej, ponieważ morderca zapłacił wam, żebyście kłamali w sprawie narzędzia zbrodni. Obiecał wam również zgrabną sumkę po umorzeniu sprawy. Po tych słowach zapanowała długa cisza. Angus Dodson wstrzymał nawet oddech. Lord Percival podszedł do okna i patrzył na Nil. Co pani myśli o mojej teorii, panie Abletu? Francuska egiptolog zareagowała gwałtownie. Dlaczego pan o to mnie pyta, milordzie? Ponieważ stwierdziła pani, że można mieć całkowite zaufanie do ekspertyzy Ahmeda Alfostata. Miała pani nadzieję, że niczego nie zauważę, potraktując ten stary sztylet jak ordynarną podróbkę. Pani największym błędem jest lekceważenie innych i przekonania o własnej wyższości. Moja wiedza egiptologiczna jest ograniczona. Wystarcza jednak, bym rozpoznał broń bardzo podobną do słynnego sztyletu Tutenchamona z istotną różnicą
inskrypcją hieroglificzną ITN u podstawy ostrza, czyli z imieniem Boga Atona, którego wielbił Echnaton, heretycki faraon. Każdy to wie, powiedziała drwiąco Albertine. Skąd mogło pochodzić to małe dzieło sztuki? Z grobu tej samej epoki lub z grobu samego Tutanchamona, o którym wielu sądzi, że pozostał nieodkryty, lub też z grobu któregoś z jego dostojników. Czy przedmiotem pani doktoratu, zresztą niedokończonego, nie były groby Mechu i Mary Re? Francuzka wczepiła się w podłokietniki. Tak, ale Mechu był szefem policji Echnatona w jego stolicy, Tal al-Marinie, a Mary Re to wielki kapłan słonecznej tarczy Atona. A zatem, zgodnie ze znanami Dominiki Strauss, Howard Langton był o krok od odkrycia słynnego grobowca właśnie w Tel al-Amarinie, jak wskazywały poszukiwania Abdel el-Mosula i Ahmed al-Fostata. Jestem nawet pewien, że go odkrył, ponieważ pokazał pani ten sztylet, który stamtąd pochodził. Cóż za zniewaga, pani, specjalistka w tej dziedzinie, uprzedzona, nawet przyćmiona przez młodego i błyskotliwego egiptologa. Langton nie dość, że chciał panią zwolnić, to jeszcze pokonał panią na jej własnym terenie. A to już było za wiele. Pani zabija już wielu obiecujących naukowców, łamiąc ich kariery, ale tym razem poszła pani o wiele dalej, niszcząc ludzkie życie. Komisarz Abdel Adif osłupiał. Jak francuska egiptolog mogła się posunąć aż do morderstwa? Albertina Bletu, mimo rozrażnienia, zdołała zapanować i zachować pozory spokoju. Jeśli to, co pan mówi, jest prawdą, niech pan to udowodni, milordzie. Zgubiła panią Agatha Christie. Howard Langton wezwał panią, podobnie jak pozostałych, do starej katarakty, ale to pani zaproponowała mu spotkanie w apartamencie pisarki z mocnym postanowieniem wyduszenia z niego całej prawdy na temat jego poszukiwań archeologicznych. Czy zaplanowała pani morderstwo? Prawdopodobnie tak, ale Langton dostarczył pani wymarzoną okazję, pokazując sztylet i dając pewność, że popełnia pani morderstwo doskonałe, które przypisano by profesjonalnemu złodziejowi, Abdel al-Mosulowi. Dwa szczegóły zdradzają pani uwielbienie dla Agaty Christie. Podobnie jak ona, ubiera się pani na fioletowo, a pani ulubionym deserem jest tarta jabłkowa ze śmietaną, nawet w Egipcie. Ale popełniła pani dwa błędy. Po pierwsze, podrzuciła pani Dominice Strauss powieść Agaty Christie i wskazała nam pani trop w postaci wiadomości pisanej po angielsku, obciążającej pani niemiecką koleżankę. Tylko że panna Strauss nie czyta powieści tego typu, a pani o tym nie wiedziała. Drugi błąd. Wymyślenie mężczyzny uzbrojonego w strzelbę, który miał na panią napaść w nocy. De facto chodziło o zjawę, która straszyła Agatę Christie, krążąc jej w snach. W gruncie rzeczy padła pani, jak pani literacki model, ofiarą przekleństwa Echnatona. Agata Christie tak bardzo się nim interesowała, że poświęciła mu sztukę teatralną, która zrobiła klapę. Ten faraon pani również nie przyniósł szczęścia. Pan się myli, nie zamordowałam Howarda Langtona. Rzeczywiście, nie pani trzymała sztylet, ponieważ zadbała pani o to, żeby był z panią Willibert Glotoni, który tak nienawidził Langtona, jak uwielbiał panią. To na pani rozkaz Glotoni śledził nas w Tal al-Amarinie, żeby zobaczyć, czy znajdziemy ten grób. Lord Percival utkwił wzrok w oczach wyraźnie przerażonego Glotoniego. Howard Langton wiedział, kim pan jest i trzymał się od pana z daleka. To pan jest autorem pracy o Ushebdi, magicznych figurkach pracujących zamiast zmarłego w zaświatach, o czym jest mowa w rozdziale 6 Księgi Umarłych. Howard Langton dokładnie przestudiował ten tekst, aby wykazać pańską niekompetencję, dorzucił wykrzyknik: uwaga! Niestety nie był dość czujny, ale czy mógł przypuszczać, że ugodzi go pan w plecy starożytnym sztyletem, który przed chwilą powierzył pani Abletu, aby stwierdziła jego autentyczność? Wielka kwadratowa głowa Glotoniego nie przestawała się kiwać. Pan nie ma prawa mnie oskarżać. Po naszym pierwszym spotkaniu, ciągnął Lord Percival, wystraszył się pan, więc postanowił pan mnie poważnie ostrzec, posyłając strzałę, która miała mnie zranić i przekonać, że zostałem otruty. Doktor Quer zdradził mi, że zbiera pan afrykańskie sztylety i strzały, a pan okazał tupet lub głupotę, by pokazać mi to na targu w Asuanie. Zwrodzoną próżnością sądzi pan, że się przestraszę i porzucę śledztwo. Glotoni był blady. Wzrok Percivala ciął jak brzytwa. Posłuszny swojej szefowej, po zamordowaniu Langtona, pan, miłośnik wyrobów egzotycznych, które kupuje pan na targu, nasączył pan perfumami kołnierz koszuli pańskiej ofiary, aby obciążyć Dominikę Strauss, specjalistkę od egipskiej wonności. Brudna sztuczka, która pana zdradziła, ponieważ znaleźliśmy ślady pańskich perfum różanych na kołnierzu koszuli.
Nozdrza Francuza rozszerzyły się, wymierzył palec wskazujący w Albertine Ablettu. To ona wszystko zorganizowała. Ona kazała mi zabić Langtona. Ona... Egiptolog w fioletowym kostiumie spoliczkowała Glotoniego i zaskakującą żwawością usiłowała uciec. Ale odbiła się od nubijskiego giganta Abu, monstrualnego jak starożytny egipski kolos. Epilog. Lord Percival spędził cudowny dzień. Dominika Strauss pokazała mu wszystkie asuańskie grobowce znajdujące się na zachodnim brzegu, tłumacząc teksty hieroglifów przypominających niezwykłe losy odkrywców dalekiego południa, których duch żył w tych miejscach wiecznego spoczynku. Angus Dodson, zmęczony upałem, z coraz większym trudem nadążał za arystokratą. Kiedy promienie zachodzącego słońca zmusiły egiptolog do przerwania, nadinspektor przysiadł na murku, marząc o wilgotnym bruku brytyjskiej stolicy i o kwarcie mocnego piwa w tradycyjnym pubie. – Jak pani dziękować? – zapytał Scott. – Z takim talentem ożywiła pani ten cudowny świat. – A pan, milordzie, rozwiązał tyle zagadek. Czy nie odkryłby pan grobu, który spowodował tyle nieszczęść? Dokona tego tylko doświadczony archeolog. Poza tym nie trzeba wszystkiego odkrywać. Czy mumie nie zasługują na to, żeby spoczywać w spokoju? To niezbyt naukowe podejście. Pozwoli pani, że będę jej życzył długiego pobytu w Egipcie i przeżycia tu samych szczęśliwych chwil. Wzruszona Dominika Strauss uśmiechnęła się. Egipt to tajemniczy kraj, milordzie, ale w końcu dowiadujemy się wszystkiego. Dlatego dowiedziałam się, że ofiarował pan sporą sumę pieniędzy Abu, by mógł wspomóc w trudnościach swoich nubijskich braci. On jest zbyt dumny, żeby panu dziękować. Za to ja. Po co bogactwo, jeśli nie dawałoby odrobiny szczęścia? Ponieważ jutro będzie pan już w Szkocji, pozwolę panu cieszyć się ostatnim zachodem słońca nad Nilem. Feluce, która wiozła lorda Percivala i Angusa Dodsona do Starej Katarakty, nadinspektor odważył się zadać dwa pytania, które paliły mu usta. Te ślady perfum Glotoniego na kołnierzu koszuli ofiary. Czy powiedział panu o tym medyk sądowy, czy też komisarz Abdel Atif? Ani jeden, ani drugi, drogi Dodsonie. Ale czy to nie było oczywiste? Gdyby miał pan do dyspozycji laboratorium Scotland Yardu, dostarczono by panu ten dowód natychmiast. Miałem więc wrażenie, że korzystam z pańskiej gwarancji moralnej. Jak obawiał się Angus Dodson, Scott nie przejął się ścisłą procedurą. W Londynie nadinspektor wystąpiłby przynajmniej dla formy z gwałtownym protestem, ale tutaj. I jeszcze jedno prześladujące go pytanie. Proszę mi powiedzieć, milordzie, jaki jest pański sekretny sposób na upał? Nawet kiedy wspinaliśmy się po stromych zboczach na pańskim czole nie było ani kropli potu. Tajemnica tkwi w kapeluszu, wyznał Scott. Zawdzięczam ten wynalazek jednemu z moich przodków, który badał Afrykę, a nie znosił upałów. Z przodu kapelusza z szerokim rondem był zainstalowany miniaturkowy, bezszelestny wiatraczek, który bezustannie chłodził czoło szczęśliwego właściciela. Słońce gasło za górą na zachodzie, aby przygotować swoje zmartwychwstanie, a nad Asuanem zapadła spokojna noc. Bogini nieba już nie zwlekała z przemianą duszy Howarda Langtona w światło.